Cześć. Jak już pewnie wiesz, organizuję różnego rodzaju szkolenia i konferencje dla agentów ubezpieczeniowych. To są albo konferencje w internecie, szczyt ubezpieczeniowy, albo lokalne wydarzenia, lokalne szczyty ubezpieczeniowe. I zwykle te szkolenia, te konferencje to są treści tego typu, jak pozyskiwać więcej klientów ubezpieczeniowych, jakie są nowe metody pozyskiwania klientów i temu podobne. Natomiast kilka dni temu zgłosił się do mnie zaprzyjaźniony agent ze Szczecina, Marcin. Pozdrawiam cię serdecznie. I zaproponował taki pomysł. Marcin, zrób szkolenie, konferencję, jak zwał, tak zwał. Szkolenie dla agentów ubezpieczeniowych, które by porównało na przykład 3 albo 4 firmy pod kątem towarzystwa ubezpieczeniowego, pod kątem ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie chodzi tu o porównanie takie z punktu widzenia klienta końcowego. Chodzi o porównanie z punktu widzenia agenta ubezpieczeniowego. Czyli jeżeli jesteś niezależnym agentem ubezpieczeniowym, takim wolnym elektronem i chcesz mieć w pigułce wiedzę przekazaną przez menadżerów tych towarzystw ubezpieczeniowych oczywiście. Przez cały dzień na przykład 3 albo 4 towarzystwa mówią o tym, jak wyglądają poszczególne ubezpieczenia komunikacyjne, jakie są plusy, minusy dla agenta ubezpieczeniowego, no to byłoby dla Ciebie. Tylko teraz potrzebuję Twojej pomocy, żebyś napisał w komentarzu pod tym wideo, jakie pytania powinniśmy narzucić tym menadżerom towarzystw ubezpieczeniowych, tak żeby wyciągnąć jak najwięcej z takiego szkolenia produktowego z ubezpieczeń komunikacyjnych dla agentów ubezpieczeniowych. To szkolenie ma być skierowane właśnie do Ciebie, czyli do agenta ubezpieczeniowego. Czekam na komentarze, moja uprzejma prośba o pomoc. Dzięki temu możemy zrobić fajne szkolenie na przykład w Twoim mieście, takie skrojone na miarę, na potrzeby właśnie agentów ubezpieczeniowych. Porównajmy fajne produkty ubezpieczeniowe, tak żeby ułatwić Tobie właśnie pracę. Do zobaczenia.